Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnej epoce literackiej, jaką jest Młoda Polska. Więc na początku bym Was bardzo poprosił o zostawienie lajka i subskrypcji oraz jakiegoś miłego komentarza. Was to nic nie kosztuje, a mi sprawia wielką radość. No dobra, już takie formalności mamy za sobą, teraz przejdźmy do nazwy epoki. Jak to zazwyczaj mamy w zwyczaju? Młoda Polska to inaczej neoromantyzm lub w Europie również nazywane modernizm, dekadencyzm lub symbolizm. Dzisiejsza epoka ma bardzo wiele nazw, ale przytoczę wam etymologię tej najważniejszej, czyli Młodej Polski, tej tytułowej, prawda? Cóż, więc termin Młoda Polska po raz pierwszy został użyty w roku 1898 przez Artura Górskiego, który opublikował owy zwrot w Życiu, ale nie życie w sensie stricte takiego, które teraz ty przeżywasz, ja przeżywam, tylko Życie to był taki, powiedzmy, dwutygodnik literacki, w którym właśnie opisał on Młodą Polskę jako epokę nowego, młodego pokolenia, ich głos. I to określenie młoda nie odnosiło się tylko i wyłącznie do Młodej Polski, ale również było takie coś jak, powiedzmy, Młode Niemcy, czy na przykład Młoda Belgia. Co do ram epoki, jeżeli chodzi o samą epokę, musicie pamiętać, że była ona pewnego rodzaju zakończeniem wieku. Wieku XIX. Sama przed chwilą przytoczona nazwa, dekadencyzm. Coś następujące po czymś. Więc nie warto się rozczulać, jeżeli chodzi o daty rozpoczęcia i końca epoki na świecie, ponieważ po prostu jest to końcówka XIX wieku. Natomiast w Polsce daty, no musimy znać, przepraszam bardzo, ale to jest materiał na język polski, więc no wiecie o co chodzi, wypada przynajmniej to znać. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, jeżeli chodzi o Polskę, to epokę datuje się na lata 1890 do 1918, czyli roku odzyskania niepodległości. Tak, zgadza się, jesteście wszyscy bardzo inteligentni, jak ja was wszystkich kocham. Lecimy dalej. Skoro pochodzenie, etymologię epoki rozumiemy już, mamy zaliczoną, ramki czasowe tak mniej więcej, ponieważ tutaj troszeczkę słabo jest określać, mamy również. No dobra, przejdźmy do cech naszej epoki. Jedną z takich najbardziej charakterystycznych było poczucie zagrożenia i niepewności. Strach przed życiem to specyfika dla tych czasów. Postawa człowieka skupiająca się na strachu przed nieznanym. Łączyło się to z bezsensem istnienia oraz niewiarą w jakiekolwiek wartości czy idee, ogólną apatią i niechęcią do jakiegokolwiek działania. Młoda Polska była całkowitym przeciwieństwem pozytywizmu. Jakby to najlepiej porównać? Powiedzmy sobie, no fakt faktem, pozytywiści próbowali jakoś tak ożywić to życie oświatowe Polski, tam praca organiczna, praca u podstaw, emancypacja kobiet, a akurat no, Młoda Polska była takim, powiedzmy, no, powiedzieli, ja nie chcę, to głupie, dajcie mi spokój, nic mnie nie obchodzi. Tak to mniej więcej wyglądało. Takie dzieci emo, albo o, jak z tego, z Dnia Świra, odmień to be. Weź się, tato. Teraz, jak zawsze w moich materiałach o epokach literackich, pomówimy sobie o najważniejszych hasłach epoki. Pierwszym hasłem jest filister, czyli określenie na człowieka bez żadnych ambicji, człowieka ograniczonego, bez wyższych aspiracji, ciasny horyzont myślowy oraz bezideowość czy kołtunistwo. Po prostu lenie i śmierdziele, to jest najlepsze określenie, naprawdę. Lenie i śmierdziele brudasy. Kolejnym hasłem dekadentyzm. Dosłownie uważa on schyłek epoki. Również jest świadomością ostatecznego kryzysu kulturowego. Kryzys ten oznaczał wyczerpanie wszystkich źródeł artystycznych. Wszystkie drogi rozwoju sztuki zostały zakończone. Bardzo mocno łączyło się to z rozczarowaniem do postępu cywilizacyjnego. Ludzie uważali, że w sztuce już więcej nie może się wydarzyć. Enough. W skrócie rozpad kultury i bezsens tworzenia. Następnym hasłem jest impresjonizm. Był to nurt artystyczny próbujący przedstawić przelotne chwile. W przeciwieństwie do innych artystów, powiedzmy na przykład to w malarstwie, nie chciano malować wielkich herosów czy wielkich eposów historycznych, tylko po prostu zwyczajny dzień jak codzień. Dlatego zazwyczaj na obrazach impresjonistycznych widzimy na przykład jakieś pejzaże, ludzi na łódkach, jak na przykład na tym obrazie. No, takie, no łatwo to zrozumieć, że próbowali po prostu zrobić zdjęcie
pewnego dnia i chcieli to uwiecznić, tą chwilę, że tak wygląda świat właśnie. Artyści próbowali do tych swoich na przykład obrazów właśnie przemycić uczucia, jakie odczuwają do danego momentu. W przeciwieństwie do impresjonizmu stoi kolejne zagadnienie związane z epoką. Tak zwany ekspresjonizm. Był również on próbą przedstawienia emocji, co się właśnie z tym łączy, ale jednak czymś innym. Bo jak w przypadku impresjonizmu, tym głównym kręgosłupem obrazu, bo będziemy się na obrazach posługiwać cały czas, bo na przykład to jest według mnie porównanie najbardziej widoczne, no wiecie, patrzymy na obraz, ale wracając. W impresjonizmie, takim tym kręgosłupem, który właśnie przed chwilą wspominałem, była przelotna chwila. Można wyrazić siebie, swoje uczucia właśnie tą chwilą, tym co widzą, tym pięknym jeziorem czy pięknym krajobrazem górskim. Ale w przypadku ekspresjonizmu, tym kręgosłupem, tym głównym clou obrazu były traumatyczne przeżycia autora. Na przykład takim dobrym przykładem ekspresjonisty, takiego prekursora ekspresjonizmu jest Vincent van Gogh, którego z pewnością znacie. Obraz był bardzo mocno zazwyczaj przerysowany i barwy ze sobą bardzo mocno kontrastowały. Dlatego, powiedzmy tak szczerze sobie, według mnie ekspresjonizm jest bardzo tęczowym nurtem w sztuce. Teraz trzy ostatnie hasła będą bardzo związane z pewnymi filozofami owej epoki, którzy są z pewnością zazwyczaj podawani, jeżeli chodzi o kartkówki czy sprawdziany właśnie z naszej epoki omawianej modernizmu młodej Polski. Są one związane właśnie, jak mówiłem, z trzema filozofami epoki. Zacznijmy od Friedricha Nietzschego, który jest związany z nihilizmem. O co chodzi w nihilizmie? Ogólnie rzecz ujmując, chodzi o to, że nasza ludzka egzystencja nie ma żadnego celu ani znaczenia. Dodatkowo chodzi również o to, że nihilizm neguje istnienie bytów boskich. Nietzsche miał kosę ze chrześcijaństwem i właśnie negował również jego ideały moralne, głosząc tym samym, że głównym celem człowieka, mimo tego, że i tak czy siak później umrze, jest samo doskonalenie swojego umysłu oraz ciała. Kolejny schopenhaueryzm. Z pewnością znacie z tego pana z memów samobójczych i tym podobnych obrazków prześmiewających depresję i tym podobne tematy w internecie. I to akurat troszeczkę się zgadza z racji tego, że filozofia jest bardzo mocno pesymistyczna. Schopenhauer głosił pogląd, że ludzkie życie jest czystym cierpieniem. Że człowiek rodzi się i rozpoczyna swój bieg. Staramy się bezskutecznie zaspokoić nasze wyimaginowane popędy. Czy to popęd do szczęścia, czy do odczuwania jakichś przyjemności cielesnych, czy do właśnie samodoskonalenia się. Jesteśmy w ciągłym wyścigu szczurów, wiedząc sami, że na końcu tego wyścigu stoi wielka przepaść, do której spadniemy i tą przepaścią jest śmierć. O to chodziło Schopenhauerowi. Ostatnim filozofem modernistycznym jest Henri Bergson. Według jego poglądów, żeby dobrze poznać samego siebie, również otaczający nas świat, należy kierować się tylko i wyłącznie intuicją. Uważał on, że świat rozwija się tak szybko, jest tak zmienny, że nie da się wszystkiego pojąć, używając jedynie książek. Takimi hasłami końcowymi, o których warto sobie jeszcze powiedzieć, jest m.in. naturalizm, czyli kierunek artystyczny, który dąży do, powiedzmy, idealnego odwzorowania natury, wręcz do fotograficznego odwzorowania i naśladowania naszego otaczającego świata. Ostatnim hasłem, jakie zostanie poruszone w tym materiale, jest katastrofizm, czyli łączący się z dekadencyzmem nurt w kulturze oraz w sztuce, mówiący o tym, że nasza kultura europejska, no w zasadzie taka największa, czyli europejska nasza kultura, skazana na zagładę z racji tego, że już się wyczerpała. I to bardzo mocno łączy się z dekadencyzmem, ponieważ no nie ma bata, no hello, już nie mamy co tworzyć, prawda? Świeczka się wypaliła. I tak otóż uważali nasi moderniści, młodopolacy, I tym podobni. No cóż, dziękuję wam za obecność w moim nowym materiale. Mam nadzieję, że się bardzo mocno przydał. No, wiecie, takie lekkie powtórzenie przed kartkówką, sprawdzianem lub, boże, maturą. Cóż, dziękuję wam za udział w owym materiale. Poproszę was jeszcze raz o lajka, suba, jakiś miły komentarz. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz klawiatura
i spinacz. Dziękuję bardzo serdecznie, do widzenia i pa pa.